Pocztówkowym widokiem na kościółek świętego Henryka w miejscowości Lens d'Arget rozpoczynamy naszą podróż po pięknej wyspie o nazwie Martynika. Martynika, departament zamorski Francji, położony na Wyspach Karaibskich, tak zwanych Małych Antylach. Martynikę po raz pierwszy zasiedlili 2000 lat temu Indianie z Ameryki Południowej, nazywali się Arawakowie. Mieszkali tu sobie spokojnie, lud pobożny, cichy, spokojny, uprawiali roślinki. Aż 1000 lat później, mniej więcej w roku 1100-1200, odezwał się dzwon na kościele świętego Henryka. 1200 lat później przybyli tutaj Karaibowie. Karaibowie niestety już tacy pobożni nie byli. To był lud, można powiedzieć, krwiożerczy. Uważa się, że byli kanibalami. No i cóż, Karaibowie zniszczyli Arawaków. Mężczyzn zabili i zjedli, a kobiety wzięli w posiadanie jako swoje żony. Były to chyba najśmieszniejsze małżeństwa, dlatego że Karaibowie mówili swoim językiem, kobiety z plemienia Arawaków mówiły swoim językiem, no ale jakoś się widocznie musieli dogadywać. Arawakowie zniknęli z powierzchni ziemi, Karaibowie tutaj sobie spokojnie mieszkali, podbijali wyspy sąsiednie, również zabijając mężczyzn, zjadając i biorąc sobie kobiety. Aż w 1502 roku przybył tutaj Krzysztof Kolumb, który odkrył Martynikę dla Europy. Nie był jednak zainteresowany specjalnie posiadaniem tej wyspy, przekazaniem jej w koronę Hiszpanii. Dopiero w 1635 roku przybyli tutaj Francuzi i od tego dnia, od tej pory datuje się historia Martyniki, już ta znana w Europie. Ale o tym opowiem sobie później. Diamond Rock, diamentowa skała, po francusku Roche de Diamond. Taka sobie niby niepozorna, ale swego czasu wywoływała sporo konfliktów. Otóż Anglikom bardzo nie w smak było to, że Francuzi zajęli Martynikę, kombinowali na wszelkie sposoby, żeby ją jakoś odzyskać. Udało się to dopiero z chwilą upadku Napoleona po Waterloo w 1815 roku. Jak pamiętamy, Napoleon przegrał swoją ostatnią bitwę pod Waterloo. No i była to okazja dla Anglików, żeby przejąć Martynikę. Jak przejęli Martynikę, byli szczęśliwi, ale niestety później Francja upomniała się i odzyskała swoje włościa. Anglicy jednak zawiści, że musieli to wszystko oddać, doszli do wniosku, że oddadzą wszystko, ale tej skały, kamiennej skały, nie oddadzą. Specjalnie wciągnęli skałę tą na listę swoich okrętów. Okrętów, które pływały po morzach całego świata. Zawsze każdy okręt brytyjski, który wypływał na morze, miał określnik HMS i w związku z powyższym ta skała do dzisiaj nosi nazwę HMS Diamond Rock, czyli okręt. Anglicy uważają, że ta skała należy do nich. Francuzi się z tego śmieją, uważają, że do nich. Jak wejdziemy do internetu, to zauważymy, że pod zdjęciami przedstawiającymi tą diamentową skałę są wpisy zarówno Anglików, jak i Francuzów i jedni i drudzy uważają, że skała należy do nich. A najlepiej by było, gdyby tą skałę przyłączyć do jakiego kraju? No jasne, że do naszego. Do kwietnia 1830 roku przepływający tędy niedaleko statek po ciemku manewrował wśród wysokich fal i coraz bardziej zbliżał się do tych tutaj okolic. Widząc to, właściciel tych ziem razem ze swoimi niewolnikami przybiegł tutaj w to miejsce i zaczął wymachiwać ogniem, dając znaki kapitanowi statku, żeby zawrócił, żeby nie płynął w tym kierunku, bo za chwileczkę rozbije się o skały. Niestety kapitan albo nie zauważył, albo jak jest to w kronikach zapisane, nie chciał tego zauważyć. Uderzył z pełną siłą w te skały. Tutaj statek zaczął tonąć.
Niewolnicy właściciela tej posiadłości starali się wskoczyć do wody, wyciągnąć. Ich oczu ukazał się straszny widok. Część ciał nieżywych już ludzi leżała na skałach. Część krzyczała w niebogłosy, pokazując ręce w kajdanach. Na statku byli niewolnicy. Właściciel tych ziem razem ze swoimi niewolnikami uwolnił tą żyjącą połowę załogi tego statku, niewolników. Zdjęto im kajdany i do dzisiaj uchodzi to jako symbol zakończenia niewolnictwa na tej wyspie. Martynika słynna jest z tego, że przez setki lat byli tutaj wykorzystywani ludzie w charakterze niewolników. Niewolnicy byli traktowani jak zwierzęta do tego stopnia, że kazano im na przykład nosić maski. Takie maseczki, jakie my dzisiaj nosimy przeciwko COVID-owi, tak wtedy nosili właśnie niewolnicy, ale nie z powodu COVID-a. Z tego powodu, że niewolnicy pracowali na plantacjach trzcinowych i żeby nie podjadali tej trzciny cukrowej, to po prostu zakładano im maski. Niewolnicy umierali bardzo wcześnie, przewożono ich tutaj statkami głównie z Afryki. Słynny port Widam na terenie dzisiejszego Beninu. Wyspa rozpaczy, wyspa tragedii niewolników. Skończyło się to krótko po roku 1830, po tym właśnie jak rozbił się tutaj ten statek z niewolnikami. A te postacie, które za mną widzimy, symbolizują właśnie uratowanych niewolników ze statku, który rozbił się tutaj 8 kwietnia 1830 roku.